Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dzisiaj, jak widzicie, spotykamy się w troszeczkę nietypowej atmosferze, gdyż i odcinek będzie nietypowy. Mianowicie, kilka osób prosiło mnie o to, aby w kuchni mojej zostało powiedziane coś na temat magii tkania, szycia, splotów, etc. No ja niestety wam o tym za wiele nie opowiem, ponieważ jestem mężczyzną, a w moim kowanie mężczyźni nie zajmują się takimi rzeczami. Do nas należą inne obowiązki, ale zaprosiłem tutaj siostrę z kowanu, Daturę, aby wam troszeczkę opowiedziała na ten temat. Tak więc oddaję was w ręce specjalistki, na pewno większej w tym temacie niż ja. Witajcie, jestem Datura i w moim kowanie zajmuję się przede wszystkim rzeczami związanymi właśnie z tkactwem, z dzianiem, z magią węzłów, czyli czymś, co generalnie w większości tradycji jest zarezerwowane dla kobiet. Mówię w większości, ponieważ wiem o, nazwijmy to, pierwotnych ludach, które do tej pory ścieżki życia mają bardziej związane z naturą i wśród nich są takie plemiona, w których tą czynnością zajmują się jednak mężczyźni. Natomiast w większości znanych nam cywilizacji, obszarów kulturowych jest to jednak czynność przyporządkowana kobietom. I z czym tak symbolicznie wiąże się tkactwo i szycie, przędzenie? Jest to przede wszystkim czynność związana z losem. To kobiety mają pieczęć nad życiem, ale także pieczęć nad śmiercią, czyli tym momentem, kiedy nić losu zostaje przerwana. Na pewno kojarzycie z mitologii greckiej czy nordyckiej postać trzech kobiet, które właśnie są związane z losem, z jego tworzeniem lub właśnie przecinaniem. W mitologii nordyckiej są to Nurny, trzy Nurny, a w mitologii greckiej? To są oczywiście parki. I chciałbym też dodać, że właśnie ta symbolika w Europie jest chyba taką główną symboliką i to połączenie właśnie kobiet z szyciem, tkaniem, etc. Jest takie chyba charakterystyczne właśnie dla naszej ziemi, tak mi się przynajmniej wydaje. Do czego na przykład możemy użyć węzły i jaką magią możemy tutaj operować? W węzłach możemy związać moc zaklęć. Tutaj przyniosłam wam przykład sznura, którego można zawiązać dookoła swojej szaty podczas rytuałów. Widzicie na nim kilka węzłów. Takie węzły na sznurze do szaty można wykorzystać jako węzły, w których zawiązujemy swoje życzenia, swoje postanowienia, jakieś wartości. W ten sposób możecie sobie praktycznie właśnie wykorzystać magię węzłów. Na co dzień zajmuję się również taką bardzo, bardzo starą techniką, która ma ponad 4000 lat albo może i nawet więcej. Technika ta nazywa się nalbindingiem, jest to słowo z duńskiego i polega ona przede wszystkim właśnie na robieniu węzłów. Każdy ruch jest tworzeniem nowego węzła. Węzły te, co jest ciekawe, rozchodzą się po spirali, co dodaje tej metodzie dodatkowych walorów magicznych. Oczywiście ja używam ją do celów praktycznych, tą technikę, ale myślę, że jest idealnym narzędziem również do magii, ze względu na te dwie cechy. Do tworzenia tych węzłów używa się palca, przede wszystkim lewego kciuka, i kościanej igły. Zazwyczaj jest to igła z kości, z rogu albo z poroża. Tutaj mam ze sobą akurat igłę z krowiego rogu, czyli zwierzęcia też mocno związanego z, powiedzmy, kobiecą symboliką. I właśnie w tej metodzie z wełny tworzy się supły, które cały czas
zapętlamy dookoła swojego palca. I tak jak mówiłam, idą one po spirali. Także mamy tutaj magię węzłów opartą na spirali. Myślę, że jest to bardzo ciekawa metoda, z którą możecie sobie poeksperymentować. Na pewno na internecie znajdziecie sporo filmików o tym, jak tworzyć. Będą to zazwyczaj filmiki po norwesku, fińsku, ponieważ ta metoda tam jest dalej żywa. W wielu innych krajach Europy, czy też nawet całego świata, ponieważ tą technikę znaleziono w wykopaliskach archeologicznych, również w kilku innych miejscach na świecie, na przykład w Peru. Ale właśnie dużo Skandynawów jeszcze przekazuje sobie tą technikę, albo przekazywało do lat 20. z pokolenia na pokolenie. I naprawdę myślę, że jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o użycie magiczne. Jeżeli zapytacie, jak możecie to wykorzystać magicznie, otóż pamiętajcie o tym, że kobiety w dawnych czasach, podczas przędzenia na przykład, śpiewały pieśni. Pieśń ma ogromną moc magiczną. Może ona być związana właśnie z jakimś zaklęciem, życzeniem albo pragnieniem, które w sobie macie. I jej moc dodatkowo będzie podkreślać właśnie zawiązywanie węzłów w czasie. Możecie na przykład wykorzystać taką technikę, która opiera się na wiązaniu węzłów, do stworzenia czegoś, co podarujecie może komuś, z kim wasze zaklęcie jest związane. Możecie też stworzyć coś, co będziecie używać na co dzień na sobie i w ten sposób też zwiększyć jakieś swoje atrybuty, swoją moc i zakląć podczas robienia właśnie to swoje życzenie w tej rzeczy. Oprócz takiej może mało znanej i antycznej techniki, myślę, że warto wykorzystać tak znane ogólnie makramy. Makramy to przecież również tworzenie węzłów i zawiązywanie włóczki, jakiegoś rodzaju nici, sznura, właśnie w tej formie w rzeczy stworzone z węzłów. Tutaj również warto pomyśleć o tym, jak możecie to wykorzystać, tak? Czyli podczas tworzenia makramy, jeżeli któraś z Was, zwracam się zapewne do kobiet, zna tą technikę, może tworzyć rzeczy w domu, które będą dodatkowo wzmocnione magicznym słowem, magicznym zaklęciem, życzeniem. Pamiętajcie, że magia słowa w ustach kobiety jest bardzo potężna. Może coś powiesz też o szyciu na przykład różnych szat magicznych i tak dalej, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat. Jasne, bardzo dobry pomysł. Myślę, że możemy tutaj wspomnieć w ogóle o szyciu szat, koszul dla osób zmarłych, o czym możecie przeczytać w źródłach etnograficznych, na przykład zebranych przez Oskara Kolberga. Szaty takie szyto bez z kolei używania węzłów, właśnie dlatego, żeby nic nie zostało do tej szaty przyszyte, żeby duch czy dusza osoby zmarłej nie została przywiązana do szaty. I podobnie możemy się tutaj też odnieść do szycia szat rytualnych. Ja zazwyczaj szyję je właśnie metalową igłą. Troszeczkę inaczej niż w momencie, kiedy tworzycie coś, kiedy kreujecie zaklęcie. Metalowa igła działa rozpraszająco, tak? Ona będzie rozpraszać wasze zaklęcia, więc do tworzenia na przykład takiej czapki z nalbindingu, w której chcielibyście zawrzeć może jakieś zaklęcie odwagi albo tak śmiałości do ludzi. Właśnie do takiej magii kreacji lepiej używać kościanych igieł, czy też drewnianych. Natomiast w momencie, kiedy chcemy uszyć coś, co ma być czyste, ma być rozproszone i oczyszczone ze wszelkiej energii, lepiej właśnie użyć metalowej igły, która jakby no, właśnie takie ma zadanie. Również w szyciu szat rytualnych odniosłabym się, czy ja odnoszę się do tej symboliki z kultury ludowej, którą znamy, czyli nie używam węzłów, właśnie dlatego, żeby nie zablokować przepływu energii w szacie. Tutaj wchodzimy też jeszcze na temat materiałów i tego, co powinno być używane
jakie materiały powinny być używane podczas rytuałów, z czego najlepiej by było, gdybyśmy mieli szaty, ale jest to jakby już osobna historia i dajcie nam znać, czy jesteście ciekawi tego tematu, możemy coś więcej o tym powiedzieć. Tak jest, myślę, że jeżeli jesteście ciekawi, dajcie znać w komentarzach, być może jeszcze właśnie siostra Datura się zjawi, aby wam o tym opowiedzieć. Myślę, że to już wszystko na dzisiaj, chyba że nasz czarownik ma jeszcze jakieś pytania? Totalnie nie, gdyż jest to, jak już powiedziałem, jednak domena kobiet, którą ja bardzo szanuję. Chciałbym tylko dodać, że u nas podział jakby prac i zajęć się łączy z tym, że po prostu też szanujemy swoją odmienność i sfery naszych działań, więc nie działa to na zasadzie jakiegoś zakazu czy bariery, która nas w jakikolwiek sposób ogranicza, a raczej jest to pewnego rodzaju świadomy wybór, aby się zająć tym, w czym po prostu jesteśmy dobrzy. I tutaj może też należy wymienić, że jeśli ktoś ma wybitny talent do czegoś, to również nie blokuje się tego, ale wzmacnia. A oto szaleńcze koty niecnoty w tle. Ja już dziękuję za uwagę. A ja przypomnę wam, żebyście pamiętali o tym, żeby koniecznie dać łapkę w górę, jeżeli wam się podobał odcinek. I także na pewno chętnie odpowiemy na wszystkie pytania w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować Kuchnię Czarownika. Nigdy w końcu nie wiadomo, jakie jeszcze ciekawe i fascynujące rzeczy się w niej znajdą. My natomiast dziękujemy wam. No cóż, do następnego zaklęcia.